Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Amen. Usiądźmy. Kochani, chcę Was bardzo serdecznie przywitać w tym pięknym dniu, w którym przypominamy sobie, że Jezus Chrystus wstał z martwych. On wstał prawdziwie i znów ma zabrzmieć to głośne Alleluja. Witam Was serdecznie wszystkich, którzyście przyszli z różnych świata stron jako nasi goście. Witam kochanych z Kęśperka. Jesteśmy wdzięczni za to, że tutaj są z nami dzisiaj na nabożeństwie. Witam każdego z Was, który przyszedł do tych najmniejszych, do najstarszych. I witam też wszystkich, którzy nie są tutaj, ale patrzą na nas przez internet. Bądźcie serdecznie witani. Kochani, przyniosłem dzisiaj rzecz, którą bardzo dobrze wszyscy znamy, a może mamy wszyscy w domu. Chusteczki, kapesniczki papierowe. Kiedy możemy je używać? No, pierwsze użycie, kiedy powie się to katar, kiedy z nosa się leje to na nos. Albo potem dalszy, kiedy jest smutno i kiedy może w domu tatuś albo mamusia musi coś powiedzieć ręką i potem leją się łzy jak grochy. Drugie użycie. Ale zmartwychwstanie Chrystusa mówi nam, że jeszcze jest jedno użycie tych chusteczek. Jest radosny płacz. Jest płacz z radości. I nie jest to tylko płacz na weselu, z radości, kiedy mamusie i babcie wszyscy płaczą, ale też to zmartwychwstanie nam pokazuje wielką radość. Radość z tego, że Jezus już nie umrze nigdy, ale On będzie zawsze żył. I pewna kobieta, która przyszła do grobu, by tylko pomazać to ciało Jezusa, ona tam przyszła i Jezus tam nie był i wyszła z tego grobu i szła, idzie tam i mówi, spotyka pewnego męża i mówi, gdzie go dałeś? Gdzie go dałeś? A on jej powie, Mario. I stało się coś takiego. Jezus zmartwychwstał. I ona płakała z radości. Kochani, my dzisiaj nie chcemy tutaj na nabożeństwie stwarzać jakiś nastrój taki sztuczny, żebyśmy wszyscy musieli się radować, ale tego jednego Wam życzę. By Pan Bóg wszystko to, czym przechodzicie dzisiaj i na tym nabożeństwie przemienił na nadzieję, na łzy radości z tego, że Bóg wie, że Bóg jest z nami, że Bóg nas nie opuścił. Życzę Wam wiele błogosławieństwa i dla tej dzisiejszej chwili, wiele takiej Bożej radości. I rozpocznijmy pieśnią, która też tą radość wyraża. Niechaj zabrzmią pieśni chwały.
Wspomożenie nasze niech będzie w imieniu Pańskim. Panie, racz otworzyć wargi nasze. Panie Boże, z pomocą swoją nie odwłaczajże. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Dziękujemy, nasz drogi Boże, że Ty wzbudziłeś z martwych swego Syna Jezusa Chrystusa i my możemy tutaj stać w wielkiej wdzięczności za to, że wierzymy w Boga, który jest żywym Bogiem i który działa w naszych sercach i w naszych życiach. I my prosimy Cię o to, by Ty, żywy Bóg, przez swego Ducha dzisiaj na nas działałeś i przez Twe Słowo byś mówił do nas i w tej chwili. Amen. Proszę teraz o przeczytanie tekstu starotestamentowego. Czytam z pierwszej księgi Samuela, drugi rozdział, pierwszy, drugi wiersz, szósty i ósmy. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Tyle jest słów Pisma Świętego i błogosławieni są wszyscy, którzy Boże Słowo słuchają i w sercu go zachowują. Amen.
Pan niechaj będzie z wami. Kochani, wysłuchajcie teraz Ewangelii o zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak zapisał ją Ewangelista Mateusz w 28 rozdziale. A po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Tyle jest słów dzisiejszej Ewangelii. Bądź błogosławion, Panie Jezu Chryste. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę w trójjedynego Boga. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
zebranie w imieniu naszego chóru. Chcę w tym dniu, kiedy stały się te wielkie i wspaniałe rzeczy, to na tym świecie was pozdrowić. I chcę to uczynić Słowem Bożym z Ewangelii Świętego Jana z 11 rozdziału. Tam Pan Jezus tak mówi. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I potem jeszcze było pytanie do tej osoby, do której to Pan Jezus mówił. Czy wierzysz w to? My wiemy, że wielu ludzi na świecie przeżywa tą rzeczywistość, że Pan Jezus jest żywy, jest w ich sercach. Wiedzą o tym, dlatego że jest radość w ich sercu. Wiedzą o tym, dlatego że każdy poranek jest nowy dla nich, kiedy mogą się radować z życia z Bogiem. I właśnie te pieśni mówią nam o tym, o tej nadziei, o tej radości z Panem. I my wam ze serca życzymy, żeby nie tylko te święta, ale każdy dzień mógł być przeżyty z Panem, ale szczególnie te dni, które są teraz przed nami. Kochani, dziękuję bardzo serdecznie za wystąpienie chóru, ale też mam dla was zapytanie, może tylko dla niektórych zborowników, z której strony szła dzisiaj rano muzyka orkiestry dętej o 6 rano. Wiedzielibyście, z którego kopca dzisiaj? Było to dzisiaj spod Kozińca, tak. Było to tam. Dziękujemy za służbę orkiestrze dętej dzisiaj, też kwartetu za to, że przywitali nas przy wstępie do kościoła. Dziękujemy za to. Dzisiaj jesteśmy tutaj na nabożeństwie, radujemy się, a cały dzień jest jeszcze nieomal przed nami. Po południu jest spotkanie uroczyste, wielkanocne w kościele w Czeskim Cieszynie na Niwach o godzinie 16. Jutro senioralne nabożeństwo o godzinie 9.30 w Trzyńcu. Przyszłą niedzielę nabożeństwo o godzinie 9 czeskie i po południu, przyszłą niedzielę, tutaj będziemy mieć gości z Albrechcic, chór mieszany i cały program wypełnią w ramach godziny biblijnej. Przyjdźcie, serdecznie zapraszam. Oprócz tego regularne spotkania przez tydzień, godzina biblijna w Tyrze, w pensjonie, dorosty, młodzieże, konfirmandzi, spotkania dla mam. Chcę ogłosić, że jest jeszcze czas zgłosić się na wycieczkę dla dzieci i rodzin, która odbędzie się 8 maja. Będzie to bardzo piękna wycieczka,
do kraju Budziszów nad Budziszówką, muzeum, ruiny zamku, centrum linowe, golf, wędkarstwo i dalsze. Wszystkie inne te atrakcje i program jest rozpisany na naszych stronicach internetowych. Proszę, żebyście tam weszli albo wprost na te, które widzicie na ekranie. rodzinnybilet.webnode.cz. I jest jeszcze miejsce na wczasy dla rodzin do jesienników. Proszę zgłosić albo poinformować się na internecie i zgłosić do Państwa Steblów, Władzia i Ludzki. Czasopismo Przyjaciel jest do odebrania, też czasopismo Społeczności Chrześcijańskiej Idea czy Zborowy Informator Oko. Dzisiaj ma być złożona ofiara na nasz zbór w Oldrzychowicach. Serdecznie dzięki za wszystkie dary i za te dary złożone w ofierze. Do naszych modlitw dzisiaj chcemy załączyć naszego współbrata z Tyry, który dożywa się 50 lat, i współsiostrę Zuzanę Sikorową ze wsi, która jest w szpitalu. Dzisiaj czytaliśmy na początku psalm 118, a ten psalm rozpoczyna się pięknym wyznaniem. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. I dla tych, którzy się cieszą, i dla tych, którzy przechodzą próbami życia, to słowo jest. Pan jest mocą i siłą i wybawicielem. Oby takim był i dla was. Skłońmy się do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za naszego współbrata z Tyry, który przeżywa swój jubileusz życiowy, za wszystkich, którzy w tym ostatnim okresie dożyli się urodzin. Dziękujemy za wszystkich. Prosimy o to, byś wspierał, wspomagał, prowadził całe rodziny, byś był takim Bogiem, który jest nową siłą i mocą w tym, co jest radosne i w tym, co jest trudne. Prosimy na tym miejscu o naszą współsiostrę Zuzanę Sikorową. Ty ją znasz, Panie, znasz ją po imieniu i prosimy Cię o to, byś ją wesprzył i by mogła w tych Twoich objęciach czuć się bezpiecznie i w tej chwili. Prosimy, prowadź każdego z nas. Chcemy tą chwilę Tobie oddać chwałę. Amen. Proszę grupę, by nas prowadziła w pieśniach. Z wiarą stań i śpiewaj pieśń o wspaniałym Królu chwał, bo w słabości siłę masz, z niepewności wyjście znasz. Wołaj ze wszystkich sił, w każdą ze świata stron, Jezus Zbawiciel nasz, Panem nieba jest. Wprawdzie stań i śpiewaj pieśń, do złamanych śpiewaj serc, mogą poznać Jego moc, moc co leczy Króla moc. Wołaj ze wszystkich sił, każdą ze świata stron, Jezus Zbawiciel nasz, Panem nieba jest. Choć złamane skrzydła masz, stań Kościele Pana chwał, niech znów zabrzmi Twoja pieśń, z łaski w górę wzbije się. Ze wszystkich sił, każdą ze świata stron, Jezus Zbawiciel nasz, Panem nieba jest. Wołaj ze wszystkich
jesteś światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mgły. Tyś jest światłem nadziei, co rozjaśnia mrok. Z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być. Dwie nasze winy poniosłeś na krzyż i jest przebaczenie w Twojej krwi. Wód Twoich ran nowe życie nam dał, tylko z Tobą ma życie sens. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być. Łaska wam i pokój od tego, który był i który jest i od tego, który przychodzi od naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo, które czytam z listu apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 2, wiersz 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Kochany Panie, dziękujemy za dar Twego słowa, za dar tego spotkania i prosimy Cię o to, byś Twemu słowu teraz błogosławił, kiedy chcemy nad nim rozmyślać. Amen. Kochani bracia i siostry, może słyszeliście o tym, że pewna agencja w Holandii rozpoczyna wielki projekt poszukiwania ludzi, którzy by byli gotowi wyjechać na inną planetę, na Mars. Także dla was wszystkich mam dobrą dzisiaj wiadomość, wy też możecie pojechać na Mars. Jeżeli nie planujecie nic specjalnego po roku 2022 i dalsze lata. I jeżeli macie $38, możecie wyjechać. Właśnie trzeba nagrać jeszcze krótkie wideo motywacyjne, w którym wyjaśnicie, dlaczego właśnie wy mielibyście pojechać na Mars. Kochani, tutaj jest specjalna oferta wielkanocna teraz. Z tym wideem może nasz team dzisiaj pomóc wam. Wystarczy tylko tych $38. Jestem taka mała ciekawostka. Bilet jest tylko w jedną stronę. Powrotna droga nie jest już w planie. Wyjechalibyście? Może byście się dziwili, ale teraz już jest zgłoszonych więcej niż 10 tysięcy zainteresowanych osób. Dlaczego to mówię? Dlatego, że mamy Wielkanoc i ta nam zwiastuje coś większego niż agencja w Holandii. Ludzie pogrzebali wszystką nadzieję. Najbliżsi uczniowie się pożegnali z Jezusem i zamknęli się za drzwi. Najbliżsi byli w strachu. Kobiety nie liczyły z niczym innym niż z nabalzamowaniem ciała Jezusa. Wszyscy liczyli z tym, że bilet jest tylko w jedną stronę. A jednak Jezus powrócił. Droga Jezusa na krzyż nie była drogą w jednym kierunku. Droga Jezusa na krzyż miała swoją drogę powrotną, drogę do życia, drogę w niedzielne rano wielkanocne. Jezus żyje. Kochani, Jezus nie pozostał martwym Bogiem. Jezus żyje, zwyciężył nad śmiercią. Jezus żyje, a co ja z tym mam zrobić? Jezus Chrystus żyje, to jest fakt, którego nie zmienimy, lecz
Jest to też i rzecz, która nie każdemu wywoła uśmiech na twarzy i radość w sercu. Dzisiaj wam chcę pokazać, jak ludzie mogą patrzeć na zmartwychwstałego Jezusa, a możecie rozmyślać, gdzie jest żywy Jezus w waszym życiu dzisiaj. Niektórzy ludzie patrzą na Jezusa jako na obcego z innej planety, mimozemszczana. Nikt nigdy go nie widział, tylko się o nim mówi, pisze, lecz żeby miał jakiś wpływ na moje życie, to chyba nie. Jeżeli żyje, to musi być gdzieś naprawdę daleko. Ja mam tutaj swoje życie, swój samochód, swoje pieniądze, swój dom, swój komputer, swoją żonę, swoje problemy, a on ma swoje niebo, on ma swoich aniołów, swoje rzeczy. Dla mnie jest to nuda, ale jeśli jego to interesuje, jego sprawa. Niech ma swoje, ja mam swoje. Nie będziemy jeden drugiemu wchodzić w nasze własne sprawy. Mam dosyć własnych kłopotów. No tak ludzie dzisiaj myślą. I nie jest to coś, co by ukrywali gdzieś w sercu. Oni wam to powiedzą do oczu. Jezus jest dla mnie jako obcy z innej, z kosmosu, z innej planety. To pytanie jest, gdzie żyje twój Jezus? Dla innych jest Jezus troszeczkę bliższy. Jest jak sąsiad za płotem. Tacy ludzie nie zaprzeczają egzystencji Jezusa. Nie mówią, że nie istnieje, że nie umarł, że nie zmartwychwstał. Wiedzą, że coś na tym Bogu jednak musi być. A co gdyby istniał? To trzeba z nim jakoś dobrze wychodzić, bo może kiedyś go jeszcze będę potrzebował. Lecz każdy żyje oddzielonym życiem, podobnie jak ten Jezus z innej planety. On ma swój ogród, ja mam swój. No prawda, czasami sobie porozmawiamy przez ten nasz płot, bo z nim fajnie się gada o świecie, o ludziach. Ciekawe, że on tak wszystko wie. Najczęściej jest na niego czas w niedzielę przed moim smacznym obiadem. Jest fakt, że często ma inne poglądy, a większość czasu mu albo nie rozumiem, albo się z nim nie zgadzam, lecz nie mówię mu to na głos. Bo może kiedyś będę jego usługi jeszcze potrzebował. Jezus jest dla mnie po prostu fajny sąsiad. Nie mieniłbym go nigdy. Gdyby wszyscy mieli takich sąsiadów, to by się żyło na świecie. Nigdy mi nie ukradł jabłka, ani nie wyrzucił śmieci przez płot, ani na mnie nie krzyczał, zawsze mnie pyta, czy coś nie potrzebuję, czy nie chcę z czymś pomóc, ale ja mu zawsze mówię, nie, dziękuję, ja wystarczę sobie sam. Uczciwie dziękuję za jego ochotę i idę sobie dalej. Jest przecież tyle spraw, które trzeba załatwić. Kochani, tak też ludzie dzisiaj rozmyślają o Bogu, o Jezusie. Kiedy powiecie im Jezus, powiedzą, dobry sąsiad, bardzo dobry sąsiad. Tam, spoza płotu. Lecz pytam się dzisiaj znów, gdzie żyje twój Jezus? Za płotem? Za płotem twego życia? Gdzie żyje? Jest jeszcze jedna możliwość, gdzie może żyć. O tej możliwości napisał apostoł Paweł w liście do Galacjan, rozdział 2, wiersz 20. Muszę powiedzieć, dosyć radykalny tekst, a jednak to jest jedyna droga, by żywy Jezus mógł mieć prawdziwy wpływ na życie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jak inne. Dotychczas Jezus był dalekim Bogiem albo troszeczkę bliżej za płotem, lecz naszych spraw życia nie dotknął. Gdzie należy zmartwychwstały Jezus? Odpowiedź brzmi jasno. Do życia.
do mojego życia, Twojego życia, do mojego serca i do Twojego serca. Jezus w nas. Jeżeli Jezus ma mieć wpływ na nasze życie, On musi żyć przez swojego Ducha w nas. Moje życie z moimi sprawami, planami, racjami, mądrościami ma umrzeć i ma we mnie ożyć zmartwychwstały Jezus, Jego mądrość, Jego siła w mej słabości, Jego pomoc, Jego wszystko. Nie znaczy to, że już nie będziemy żyć na tym świecie, nie. Będziemy stale tutaj, lecz dopóki nam Pan daje życie, będziemy wiedzieli, że nasze życie nie jest naszym życiem, lecz tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał. I będzie w nas ogromne pragnienie w naszym życiu dla Niego żyć. We wszystkich sprawach. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest ważne. A to jest wyznanie wiary. Nie można tego uchwycić inaczej niż wiarą. Nie można znaleźć inną drogę do tego, by Jezus żył w nas, niż przez wiarę. Wiarę. Jezus czeka i dzisiaj Jezus nie chce być tylko Twoim dobrym sąsiadem. On chce być Panem Twojego życia przez Twoją wiarę. Chce w Tobie żyć. Wtedy Wielkanoc będzie tym, co Jezus dla Ciebie zamierzał. Henryk nie miał łatwego dzieciństwa. Ojciec był alkoholikiem, matka pracowała od rana do wieczora. Henryka wychowała ulica. Zaczął kraść, potem pić, potem pierwszy raz przyszedł do więzienia. A później było tylko gorzej. Nieudane próby samobójcze, utrata szansy na własną rodzinę, bolesne zderzenie z dnem życia. I w tym wszystkim trudnym, co przeżywał, mówi, że dostrzegł go płomień miłości z nieba. Pewna kobieta, kiedy był w domu azylowym, powiedziała mu jedno proste zdanie. Henryk, tylko Bóg może ci pomóc. To wystarczyło. Tam wszystko się zaczęło. Dla Henryka dotychczas Bóg był Bogiem gdzieś daleko. Ale rzeczy się mieniły. On zaczął czytać Biblię. Ciekawe. Po jednej stronie czytał Biblię, po drugiej miał linę, na której chciał się obiesić. To trwało 2 lata. Lecz rzeczy się mieniły. Za każdym razem, kiedy czytał Biblię i Boże Słowo, Bóg przemawiał do niego i jego myśli samobójcze przemieniały się na nadzieję. I potem Bóg go odnalazł. A Henryk się modlił, a oddał to swoje życie do tych Bożych rąk. A jakby w jednej chwili zaczął odmawiać kolegom oferty alkoholu. Już nie zapalił żadnego papierosa. Henryk, który żył na śmietniku, zaczął spać na czystej pościeli. Jezus zaczął żyć w jego życiu przez wiarę. Co znaczy, że Jezus żyje w nas? Nie można tutaj wszystkiego wymienić, kochani. Czasami idzie o radykalne i widzialne zmiany, czasami na pierwszy rzut oka nie aż tak widzialne zmiany życia, jak w życiu Henryka. Bo nie wszyscy, dzięki Bogu, żyjemy na ulicach. Właśnie nikt z nas, chyba nikt z nas dzisiaj na to zgromadzenie nie przyszedł, spędzając noc na ulicy. A jednak życie Jezusa ma być widoczne w naszym życiu. Jak? Nasz dzisiejszy tekst nam mówi 2 rzeczy. Jeżeli Chrystus żyje w ciebie, potem obecne życie twoje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który cię umiłował i wydał samego siebie za ciebie. Tak, twoje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. Od rana do wieczora, kiedy wstajesz rano, to Jezus ma budzić twoje myśli. Człowiek, który ma żywego Jezusa, rano wstaje, otwiera oczy i powie: Panie, dałeś mi nowy dzień, dziękuję Ci za niego. Nie musiałem się obudzić, lecz Ty pragnąłeś dać mi dzisiejszy dzień. Chcę go żyć z Tobą i dla Ciebie.
A potem przychodzi rutyna dnia, budzą się dzieci, trzeba pracować, znów spotykać się z ludźmi, którzy nie zawsze są łatwi do współpracy, lecz ty wierzysz w Jezusa, w Jego pomoc, opierasz się o Jego siłę w twojej słabości. A może przychodzi twój nastolatek, otwiera lodówkę i mówi: mamo, w lodówce niczego nie ma. Ty myśli, że w lodówce nie ma nuteli, kiełbas i 3 litry mleka. Powiesz mu: kochanie, wierzymy w dobrego Boga. Wyciągasz pieniądze, dajesz mu, by kupił co trzeba. Nutele, kiełbasy i 3 litry mleka na coś małego przed obiadem. A potem przychodzą trudne sytuacje w życiu. Niedobre diagnozy od lekarza, niepobudzające wiadomości od rodziny, czasami szok. A ty możesz wierzyć w Jezusa. Bo nauczyłeś się, że prawdziwe życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który cię umiłował i wydał samego siebie za ciebie. A w tym jest twoje bezpieczeństwo życia, nadzieja w najciemniejszych chwilach i pomoc w utrapieniu dnia. Masz pragnienie po tym, by wiara rosła, by Biblia, modlitwa, by wszystkie twoje decyzje w życiu były Bogiem prowadzone. Jeżeli Chrystus żyje w nas, to przejawia się to w naszej wytrwałej wierze w Niego, od poranku życia do nocy życia. A jeżeli Chrystus żyje w ciebie, potem masz, nasz tekst pokazuje w następnym wierszu jeszcze jedną rzecz. I on tam mówi: nie odrzucam łaski Bożej. Jeżeli Chrystus ma żyć w nas, potem nie gardzimy Bożą łaską, nie odrzucamy ją. Co to naprawdę znaczy? Znaczy to, że w życiu już nie szukamy innych dróg, lepszych dróg. Nie gardzimy tym, co nagotował Jezus, a my czasami gardzimy. Odrzucamy. Gardzimy pomocą, kiedy nam ktoś zaoferuje, powiadamy: a nie, dziękuję, wystarczę sobie sam. Gardzimy czasami jedzeniem, które nie znamy. Wy, którzy byliście może w innych krajach, moglibyście tutaj opowiadać. Pewna kobieta nie miała się do jedzenia kolacji, którą zgotował jej mąż, i powiada: kochanie, to jest jedzenie z puszki, z plechowki? Tak. Był tam namalowany bardzo piękny kot i napisane: smak miłości. Tak to wziąłem i zgotowałem ci to. Ludzie gardzą. Ale ludzie, kochani, gardzą dzisiaj i innymi rzeczami, zasadami moralnymi, tym, co było całe tysiąclecia normalne, na czym stała nasza Europa. Dzieci gardzą rodzicami, uczniowie nauczycielami, mężowie żonami, młodsi starszymi i odwrotnie. I najgorsze, że ludzie gardzą Bogiem i Jego łaską, na której stoi cały świat od pierwszej chwili. Jeżeli Chrystus żyje, a żyje w nas, potem my nie dołączymy do tych, którzy gardzą. Nie szukamy innych bogów. Jesteśmy zaspokojeni z tym, co nam Jezus daje przez swoje życie, śmierć, zmartwychwstanie. Nasz werset mówi nam: gdyby istniała tutaj inna droga do Boga, to ofiara Jezusa na krzyżu byłaby daremna. Gdyby każdy człowiek mógł sobie znaleźć swoją drogę do Boga, to ofiara Jezusa na krzyżu byłaby daremna. Gdyby wystarczyło, że tylko dobro przezwyciężyłoby zło w życiu, to ofiara Jezusa na krzyżu byłaby daremna. Gdyby inne religie wystarczyły, gdyby ćwiczenie jogi wystarczyły, by dojść do Boga, to ofiara Jezusa na krzyżu byłaby daremna. Lecz prawda jest, że nic z tego nie wystarczy. Jezus nie umarł daremnie. Boża łaska nie jest tania i ten, w którym Jezus żyje, to wie i czerpie z Bożej łaski każdy dzień. Każdym razem, kiedy oburzy się na swoją żonę, ozwie się ten głos: stój, napraw rzeczy, przeproś żonę, przeproś Boga. Bądź łaskawym człowiekiem, idź za sąsiadem, wyrównaj rzeczy.
kiedy dziecko kłamie rodzicom i jest tam łaska w tej rodzinie i rodzice i cała rodzina wierzy w łaskę Bożą, potem mogą klęknąć na kolana, przebaczyć sobie nawzajem i iść w odpuszczeniu i pojednaniu. To są praktyczne wyniki łaski Bożej w nas. Boża łaska z krzyża jest dla nas każdy dzień. Każdy dzień Jezus mówi, że ta łaska odnawia się i człowiek jest nią napełniony i może ją szerzyć wokół siebie. Nie jest to nic taniego. A to jest Jezus w nas, kochani. Jezus żyje, naprawdę żyje w nas wtedy, kiedy wierzymy Mu i nie gardzimy Bożą łaską. Nie odrzucamy ją, lecz pytaniem stale pozostaje, gdzie żyje Twój Jezus? Dzisiaj, w tej chwili. Czy jest stale gdzieś daleko? Jego ofiara i zmartwychwstanie Cię nie dotyczy? Biblia mówi, przyjdzie dzień, w którym usłyszysz słowo, nie znam Cię, chodź precz, będzie późno. Albo przyszedłeś dzisiaj na spotkanie ze sąsiadem, dobrze z nim porozmawiać teraz, jest czas na to i możemy iść swoją drogą. Lecz Biblia mówi o jedynej drodze do życia, o drodze Jezusa, o wąskiej drodze i jest mało tych, którzy ją znajdują. A jednak dzisiaj jest czas, kiedy możesz ją odnaleźć w Jezusie, kiedy pozwolisz Jezusowi zburzyć płoty, które dzielą cię od Niego. Te płoty mogą nazywać się własne racje, własne życie, duma, albo bardzo krótko, ja. Jezus chce burzyć, Jezus chce wejść i mieszkać w Twoim życiu. Albo Jezus jest w Tobie, ja wierzę, że to jest większość z nas. I Ty pragniesz Mu wierzyć w każdej sprawie życia, pragniesz ufać Jego łasce, super. Dołącz więc do wyznania apostoła Pawła i razem z nim powiedz, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej. Aby to wyznanie dzisiaj niosłeś z tej chwili, bo żadne inne wyznania nie przyniosą Ci pokój i prawdziwą radość wielkanocną. Amen. Módlmy się. Nasz kochany Panie i Boże, dziękujemy za to, że wzbudziłeś naszego Pana Jezusa Chrystusa do życia. A to, że Jezus żyje, my dzisiaj sobie, Panie, przypominamy. Dziękujemy, Panie Jezu, za to, że możemy wiedzieć, że to się stało. Panie, lecz Ty chcesz iść dalej, byśmy nie tylko wiedzieli, Ty chcesz być i przebywać w nas. I prosimy Cię o to, byś był naprawdę żywym Bogiem w nas. I to przejawiło się w całym naszym życiu, jak żyjemy, o czym myślimy i co robimy. Prosimy Cię, przemieniaj nas. Prosimy o tych, dla których jesteś może żywym, lecz bardzo dalekim Bogiem, byś zmiłował się. Może są i tutaj tacy, którzy wciąż uważają, że Jezus to jest może ktoś daleki. Daj im się poznać jako Bóg bliski. Może tu jest ktoś, Panie, kto tylko na chwilę z Tobą chce być, kiedy przyjdą jakieś problemy życia. Prosimy o tych ludzi. Prosimy o wszystkich tych, którzy Cię dają za płot swego życia. Prosimy o to, by Ty dałeś łaskę, by byłeś Bogiem w sercu. Prosimy o to, o Twoją łaskę, bo kiedy to się stanie, nie jest to nasza zasługa, lecz Twoja łaska. I w tej chwili, kiedy dziękujemy Ci za Twoje zmartwychwstanie, dziękujemy Ci za Twój krzyż, za Twoją największą łaskę krzyża, za to, że w krzyżu widzimy nadzieję,
dla tych najciemniejszych dni naszego życia, a w zmartwychwstaniu widzimy radość i w smutku. A prosimy Cię, prowadź nas, chroń cały ten zbór i błogosław do przyszłych dni. Amen. Kochani, każdym rokiem należą do świąt wielkanocnych życzenia. W tym roku napisało mi się tak. Tego roku będą krótki, jeny porę słoweczek. Jezus żyje, radujcie się, życzy wasz ksiądz Jureczek. Jeszcze jedno słoweczko od kochanej żony. Wierzcie tylko Jezusowi, nie patrzcie do strony. A ostatnie od dzieci, mumy ich jak maku. Niech wam całe piękne święta nie grotiwi w obywaku. Niech wam Pan Bóg błogosławi, żyjcie mu ku radości. Niech się wiara, pokój, miłość u was zawsze rozgości. Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Będziemy się teraz modlić.
Nasz dobry, kochany Ojcze Niebieski, dziękujemy, że możemy być zebrani tu w imieniu Twego żyjącego, zmartwychwstałego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że jest to dzień radości, dzień zwycięstwa, kiedyś Ty, Panie Jezu, przezwyciężył piekło, zwyciężył szatana, moce ciemności, a jesteś Panem. Dałeś nam obietnicę, że będziesz z nami po wszystkie dni naszego życia. A my dziękujemy, że jest Panem, który się do nas skłania i dzisiaj. Niech te nasze serca będą zawsze otwarte dla Twojego głosu, abyśmy mogli żyć z Tobą, abyś Ty przez Twoje słowo mieszkał w sercach naszych. A tak Ci dziękujemy, Panie Jezu, drogi, za całą pracę w naszym zborze. Dziękujemy za dzieci, młodych, dziękujemy za konfirmandów, dziękujemy za młodszą i starszą generację w naszym zborze. Dziękujemy, Panie drogi, że możemy do Twoich rąk położyć ich chorych, a tak wiele ich jest. Może są niektórzy w szpitalu, wiemy o nich, modlimy się za nich, abyś Ty im darował wiarę i tę moc Twojego uzdrowienia. Prosimy o tych, którzy są i w domach, w słabościach, w ograniczeniu. Przymnóż im wiary, daj pokoju do ich serc. A my Ci dziękujemy za tę łaskę, że tu możemy być zebrani i że możemy słyszeć Twoje słowo. Przyjmij chwałę, żywy, zmartwychwstały nasz Panie, i Tobie oddajemy chwałę i dzięki. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję, że Ty żyjesz i Ty zmartwychwstałeś. Panie, dziękuję Ci, że na każdy dzień możemy czerpać Twoje łaski. Tak proszę, daj, żeby ten żywot powszechnie na mnie zagłuszał Ciebie. Panie, daj, żebyśmy byli takim światłem wszędzie, gdzie Ty nas poślesz. Dziękuję Ci, Panie, że możemy studiować. Proszę Cię, bądź ze wszystkimi, którzy mają teraz egzaminy lub pójdą k maturze. Tak Cię proszę, bądź z nami. Amen. Amen. Panie, i do Ciebie wszyscy wołamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i niechaj strzeże Was. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niechaj Wam da swój święty pokój.